od Lexi. Lexi, dlaczego w domu i większość osób nie przepadała za Fagatą? Podkreślałaś to w rozmowie z Wersow. Fagata przyszła jako nowa dziewczyna Stewarta i wydaje mi się, że z początku każdy patrzył na nią tak, że o, kolejna dziewczyna Stewarta, jakaś chwilówka. Nikt jej z początku nie brał na poważnie, a okazało się, że tutaj taki długi, mocny związek. Okej. Okay. Czy w jakiś sposób, Fagata, to cię bolało? Przeszkadzało ci to? Czy w ogóle odczuwałaś, że byłaś traktowana jakoś gorzej? Nie. Okej. Okay. Czyli to jest dla ciebie coś zupełnie nowego? W tym momencie usłyszałaś o tym jakby po raz pierwszy, czy miałaś okazję oglądać materiał z Lexi? W sensie, materiał z Lexi? No, słyszałam o tym, ale mnie to jakby... Bliżej mikrofon. Jak nie rusza. Bliżej mikrofon. Nie rusza mnie to. Okej, okay, w porządku. To w takim razie drugie pytanie do ciebie. Fagata, był pewien etap, było to jakoś w kwietniu zeszłego roku, gdzie uważałaś Lexi za wroga. Twierdziłaś, że jeśli dojdzie do waszej konfrontacji, to ją rozwalisz na konferencji, przy czym nie użyłaś słowa rozwalisz, użyłaś mocniejszego języka. I powiesz wszystko tak, że ludzie będą, cytuję, pluli na nią... Rozjebiesz. Słucham? Rozjebiesz, powiedziała. Tak, bo tak właśnie powiedziała, jak widzicie. Tak powiedziała. Tak było. I powiesz wszystko o niej tak, że ludzie będą na nią pluli na ulicy, jak się dowiedzą. Ja tak powiedziałam? Tak. A. Tak powiedziałaś. Było to w ramach któregoś z live'ów. No i pytanie, jak się do tego odniesiesz teraz? No, teraz nie mamy spiny, więc nie mam jakby po co, wiesz, wyciągać jakichś brudów na Lexi. A jakie miałaś brudy? Nie mogę powiedzieć przy wszystkich. No troszkę do tego są konferencje i rundki, ale no nie będziemy oczywiście naciskać. Raczej pytanie, czy to była taka jednorazowa akcja wywołana emocjami, czy rzeczywiście na tamtym etapie Lexi no, była twoim wrogiem? Ja i tak jestem ciekaw, mimo wszystko tych brudów, jak mam być szczery. Znaczy się, wróg to za dużo powiedziane. Po prostu no nie przypadałyśmy ze sobą wtedy, ale już jest okej, okay, więc nie ma co tego ciągnąć. Trochę unikasz tematu, boisz się? Okej, okay. Lexi, to zapytam ciebie, no bo ty byłaś zainteresowana tym, żeby dowiedzieć się, jakie to brudy na ciebie może mieć Fagata. Czy spodziewasz się może o co może chodzić, czy wydaje ci się, że to jest takie zwykłe podgrzewanie dla podgrzewania? Wydaje mi się, że coś ona tam niby miała, ale nie do końca zweryfikowane informacje. Mówię tutaj na przykład o sytuacji ze sprzątaczką, ale to zostało wyjaśnione, okazało się fake info, a inne jakieś brudy, no nie wiem, co ona tam miała przygotowane jeszcze. Nie wydaje mi się, że to było coś mocnego, bo ja nic takiego nie zrobiłam. Ja tak czy tak jestem ciekawy, Fagata mów. Szeryf Malik przemówił. No tak jak Lexi mówi, to nie były takie do końca zweryfikowane informacje i nie ma co tego wyciągać, bo bez sensu. No dobrze. To przejdziemy do paszy i owcy. Owca, najpierw pytanie do ciebie, pytałeś, o co możemy pytać.